Cześć, ja jestem WH. Zapraszam na krótki komentarz na temat gier. W dzisiejszym odcinku omówimy grę Oddworld Ape Odyssey, wydaną w latach 90., w którą miałem okazję grać na konsoli. Hello. Gra opowiada o histerii zielonego stworzenia z rasy Mudukonów, zwanego Abe'em, który odkrywa przypadkiem, że jego przyjaciele mają zostać przerobieni na jedzenie. How we'd make new and tasty, I was still to find. This will be our finest brew ever! Ciekawostek, lizak z tych stworzeń, które mogliśmy zobaczyć, jest ocenzurowany. W wersji japońskiej możemy zobaczyć to właśnie o, z tej strony. A wracając do gry, została wydana w najlepszym okresie dla platformówek. Abe dzięki specjalnym umysłowym umiejętnościom potrafi wchodzić w ciała swoich przeciwników, dzięki czemu możemy sterować nie tylko nim, ale innymi postaciami. Dzięki klawiszom na klawiaturze od 1 aż do 0 mamy sterowanie mową, możemy mówić hello, a że resztą sami możecie to zobaczyć. Follow me. Hello, hello, follow me. Okay. W samej grze chodzi o to, abyśmy się wydostali z fabryki, ratując przy tym jak największą liczbę naszych braci, przyjaciół i przy okazji nie ginąc. Używając przy tym naszej mocy oraz różnych pułapek i innych broni, które można oczywiście zdobyć, takie jak bomby czy kamienie. Ktoś by pomyślał, drobnostka, ale mamy także skradanie, dzięki czemu możemy uniknąć zastrzelenia, bo niestety nie atakujemy naszych przeciwników bezpośrednio i możemy zginąć. Jeżeli wchodziliśmy na nowe lokacje, otrzymywaliśmy w tle billboardy z informacją, jak najlepiej przejść daną planszę. Reszta należała już do nas. Po przejściu danego etapu mieliśmy bardzo ładny filmik przejściowy. Gra posiada dwa zakończenia, dobre i złe, co powoduje, że możemy ją przejść minimum dwa razy, aby się dowiedzieć, jakie są możliwe drogi. To by było na dzisiaj tyle. Z tej strony mówiłem ja, WH. WH!